Cześć! W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zarejestrować się na nowej platformie do gry w Bridge Online, House of Bridge. Zaczynamy od wejścia na naszą stronę www.houseofbridge.com i albo klikamy Play, albo Get in the Game. Kiedy to zrobimy, naszym oczom ukaże się okienko, w którym będziemy mieli możliwość stworzenia użytkownika albo przy użyciu adresu e-mail i podania hasła, albo przy użyciu naszego konta Google. Rekomendowanym podejściem jest użycie konta Google, ten proces jest łatwiejszy, ale dla osób, które albo nie posiadają konta Google, albo też nie chcą go używać, mamy też proces rejestracji przy użyciu adresu e-mail. Pokażę go teraz. Takie osoby powinny kliknąć link Zarejestruj się teraz. Podkreślam jeszcze raz, że wpisanie tutaj adresu e-mail, jeśli jeszcze nie stworzyliśmy konta na Hobie, będzie prowadzić do błędu. Także jeszcze raz, zarejestruj się teraz i teraz wpisujemy adres e-mail. Każdy wpisuje adres, do którego ma w danym momencie dostęp. Ja użyję mojego testowego adresu contact@houseofbridge.com. Po wpisaniu adresu klikamy przycisk wyślij kod weryfikacyjny i czekamy na komunikat. To jest bardzo ważny krok, w którym system weryfikuje, że rzeczywiście jesteśmy właścicielem tego adresu e-mail. Na kod weryfikacyjny będziemy musieli poczekać czasem kilka minut. Jeśli w ciągu kilku minut kod nie dojdzie, należy poszukać go w spamie, ewentualnie kliknąć przycisk wyślij nowy kod. Przejdę w tym momencie do mojej skrzynki mailowej. Tak wygląda e-mail, który dostałem kilka minut temu w czasie przygotowań do nagrania tego filmiku. W tym momencie czekam na kolejny. W mailu, który jest wysłany w imieniu firmy House of Bridge, pojawia się sześciocyfrowy kod. O, w tym momencie dostaliśmy już nowy kod. Zobaczcie, jak to wygląda. Sześciocyfrowy kod kopiujemy, a następnie przechodzimy do poprzedniego okienka, wklejamy go tutaj i wciskamy przycisk zweryfikuj kod. Pojawia się napis adres e-mail został zweryfikowany, możesz teraz kontynuować. Pozostał nam jeszcze krok wybrania hasła. Wpiszmy jakieś hasło. Musimy je potwierdzić, a następnie kliknąć utwórz. Do finalnej rejestracji powinniśmy jeszcze wpisać nasz nick. Nick musi być unikalny. No załóżmy, że będzie to kontakt podkreślenie hob. Nick nie może zawierać spacji, może natomiast zawierać podkreślniki. Nie może też być krótszy niż 4 znaki. Wybieramy kraj, Polska i zanim przycisk zarejestruj stanie się aktywny, musimy jeszcze zgodzić się z polityką prywatności i warunkami korzystania. W momencie, w którym klikniemy zarejestruj, znajdziemy się na stronie startowej Hoba. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia na Hobo.